No teraz chciałem, kochani moi widzowie, wam resztę szczegółów opowiedzieć. Jestem w takim pięknym, cichym miejscu. Słyszycie, jak ptaki pięknie śpiewają? Posłuchajcie. O, świeżutki chlebuś żytni. Bardzo lubię chlebek żytni. Sezon owocowy. Chciałem dzisiaj wam powiedzieć o tym moim kamperze, to co obiecywałem. Oto słuchajcie, taki dokument trzeba załatwić. Jak się to żółty dokument załatwi, to jest taki, to jest dokument na instalację gazową. I wraz z tym dokumentem jest dana naklejka na tyle drzwi. O, tutaj naklejka. To jest tak zwany TIF gazowy i on jest ważny tak samo 2 lata. Oprócz tego tutaj mam butle i tutaj też mam tą naklejkę, bo to jest w Polsce mi nakleili, ale w Niemczech trzeba osobno jechać na próbę szczelności. Sprawdzają, dawają tą naklejkę i wtedy można legalnie jeździć kamperem i właściwie nie trzeba by rejestrować go jako kampera. A, przede wszystkim witam, jestem obecnie sam, żonka poszła sobie na spacer, a ja chciałem jak najszybciej, bo wiem, że czekacie jak na zbawienia, na te szczegółowe informacje. Dostaje się taki dokument i to już można jeździć legalnie z instalacją gazową. Jest piekarnik, kuchenka podpięte i można jeździć. Ja, jak będziecie zainteresowani, to jest blisko Osnabrück. Zresztą tutaj już troszeczkę na pieczątce widać, ale ja potem najwyżej zrobię zdjęcie tej wizytówki. I ten tutaj jest z przeglądu wpisany. O, pisze Wohnmobil. Jest zarejestrowany. Przegląd kosztował 96 euro. 96 euro kosztował przegląd. Niecałe 18 euro kosztowała waga, bo trzeba było jechać na wagę, zważyć go razem z kierowcą. No i ten wagę już mówiłem, 3 tony 20 moja auto waży. Z kierowcą, ale z pustymi, bez wody i tak dalej. Dobrze, to jest to, co jest najważniejsze, które załatwiłem. I teraz co? Jeżeli chodzi o co ja chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi teraz o zarejestrowanie auta jako kamper, no to z TIF-u. I trzeba i nie trzeba to robić. Jeżeli jest jako kamper, no to są takie przywileje, że płaciłem za niego 900 euro rocznie razem z full kaskiem, to jest ubezpieczenie niemieckie, a obecnie płacę 51 euro miesięcznie, czyli 51 euro miesięcznie to jest, umie ktoś to policzyć, to jest 12 euro czy jakoś, w każdym bądź razie jest mniej, 200 coś, liczę chyba 80 euro jest mniej, jeżeli chodzi o opłaty. I w Steuerze też jest mniej, w Steuer płaciłem, nie pamiętam już teraz dokładnie, 300 ileś euro, a teraz jest 240 euro, także tak to wygląda. I teraz jeszcze chciałem, kochani widzowie, wam powiedzieć, może zrobię zdjęcia. Oferta specjalna na zabudowę. Jak to wygląda? To jest tak, zabudowa wewnętrzna furgonu, ściana prawa, zabudowa meblowa, zgodna z ustaleniami, lodówka z zasilaniem gazowym, instalacja wodno-kanalizacyjna, blat otwierany na przejście równy z blatem, no to jest tutaj to, co tutaj się tak robi. Ściana lewa, zabudowa meblowa,
półka, łóżko i tak dalej, moskitery w drzwiach, mała półka w tylnych drzwiach, klapa umożliwiająca dostęp do toalety, zasłona, 3 gniazda 230 plus 2 gwiazda, wyjścia prądowe i tak dalej. I oświetlenie LED-owe, prądowe, gniazdka 12 V, USB, ogrzewanie niezależne, Webasto, nie? Izolacja całej przestrzeni zabudowy płytami warstwowymi, poliestrowymi, z pianką termiczną około 40 mm, wzmocniona, izolowana podłoga wykończona wylewką żywiczną. I to kosztuje 35 500 netto. Tak, a teraz dodatki. Dodatki to są tak, akumulatory, ładowarka akumulatorów, przetwornica, instalacja radiowa, telewizyjna, wskaźnik ładowania akumulatorów. To są dodatki, które chciałem i za to się płaci ekstra. Tak, mam nadzieję, że coś tutaj widzicie. I to kosztuje 3200 zł. Instalacja gazowa, zbiornik gazu, no to zlikwidowane jest, bo to nie przeszło, musiałem normalną butlę zrobić, piekarnik, kuchenka i tak dalej, 3900 zł, wentylacja, wentylator nawiewno-wywiewowy zamontowany w dachu, 800 zł, zabudowa osobowa, dwa miejsca siedzące, bo chciałem trzy, no ale trzy by nie weszły, dwa miejsca i tak dalej, to to wyszło 3270, tak. I teraz co jeszcze tutaj jest, mamy w dodatkach, instalacja paneli słonecznych 3200 zł, przedsionek 3200 zł i tak dalej, i cena za całość zamówienia 54 500 plus 1200, tam coś za coś dodatkowo było, już teraz nie pamiętam. Także 55 tysięcy, ponad 55 tysięcy wyszło to moje auto z tymi wszystkimi dodatkami. Te baterie słoneczne, no sami widzieliście, są drogie, bo teraz to, co ja oglądam tutaj kapitana przyczepę i wielu innych, ale najbardziej fascynuje mnie kapitan przyczepa ze względu na to, że on przeszedł długą drogę i ma wszystko wypróbowane, no to on panele takie ma cenowo tańsze, bo to są inne panele. Moje są typowo cieniutkie, już w tym filmie chyba pokazywałem, że są na dachu przyklejone, że nie ma możliwości zawadzenia gałęzią, nie? 150-watowe. No na razie się to sprawdza, zobaczymy jak dalej będzie. Agregat prądotwórczy 4200 zł. Fotel kierowcy i ten obrotowy po 1500 zł sztuka, robi gościu tutaj w Lubichowie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, mogę napisać jego numer telefonu. On robi różne podzabudowe fotele, łóżka i tak dalej, rozkładane, składane. I tak wygląda całość. Także mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie wątpliwości i wytłumaczyłem wam koszty, jak to w całości wygląda. Także idzie zrobić tanim kosztem, tylko że robocizna jest droga. Tu już podałem tą cenę, to już było razem z robotą, ze wszystkim. Także sama zabudowa, taka najskromniejsza, 35 tysięcy złotych, jeżeli ktoś ma firmę, nie? Bo jeżeli trzeba z VAT-y, no to jeszcze trzeba VAT doliczyć. Ja ze względu na to, że auto jest zameldowane w Niemczech, nie musiałem VAT-u płacić, dlatego że nie wiem, jak to jest, na czym to polega. Ja VAT płaciłem za instalację chyba gazową i jeszcze za coś. Także ja nie musiałem w pełni płacić, dlatego że auto jest zarejestrowane w Niemczech. No, to tyle wiadomości. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia do następnego razu. Zapomniałem powiedzieć, bo ktoś się pytał o te fotele. Te fotele są zamontowane, ale w Niemczech ich nie uznali, mimo to, że mają ten atest. Ale to musi robić profesjonalna firma i w Niemczech, żeby te fotele uznali dodatkowe, to na TIF-ie mi gościu powiedział, że trzeba jechać do Instytutu Spawalnictwa w Niemczech, żeby oni zrobili oględziny tego wszystkiego. Podłoga by musiała być tutaj rozebrana, żeby widzieć, jak to jest przymocowane do podłogi.
zrobiona jest solidnie, przez to też i waga jest cięższa, bo to jest normalnie takie, to jest chyba 8x8 takie profile i jest konkretnie zrobione, ale nie uznali tego. A ja na razie nigdzie z tym nie jeżdżę. Tu w Polsce widziałem, że robią i 13 tysięcy złotych kosztuje zamontowanie foteli. Dlatego teraz sami widzicie, dlaczego kampery są takie drogie. Dlatego mam tylko go zarejestrowany na 3 osoby. Nie zwiększam tego ze względu na to, że ja głównie z żoną jeżdżę. Także nie ma potrzeby. Choć czasami może by się przydało, no nie przewidywałem takiej sytuacji. W każdym razie jest to temat do ugryzienia, ale jeszcze go nie rozgryzłem i nie wiem, jak to jest w Niemczech. Jedyne wiem, że trzeba jechać do Instytutu Spawalnictwa. Ile to kosztuje? Nie wiem. W Polsce są dwie chyba firmy, w Warszawie i w Szczecinie, które mają wszystkie dokumenty, atesty, ale czy to Niemcy honorują, nie mam pojęcia, bo z samą instalacją gazową to miałem tyle przygód, co nie miara. Nie chcieli uznać polskiej instalacji, w ogóle polskich dokumentów. Jak zobaczył polskie dokumenty, mimo to, że miałem je przetłumaczone, nie patrzyli. Po prostu zmusili mnie, że musiałem jechać do tej firmy, która ma uprawnienia w Niemczech i musiała ona to obejrzeć wszystko, zrobić próbę szczelności i wtedy na tej podstawie dostałem kwit, ale do tej firmy podjeżdżałem 3 razy, bo za każdym razem coś im nie pasowało. Miałem mocowania rurek na takich specjalnych tretetkach, to są takie tretetki, ale nie takie byle jakie tretetki, nie, to musiały być, pokazali mi, musiałem kupić takie paczki, 9 euro chyba paczuszka kosztowała, takie specjalne uchwyty na te rurki gazowe. No i zrobiłem, musiałem do piekarnika zrobić komin jeszcze dodatkowo. Choć piekarnik jest firmy Dometic i to jest piekarnik taki typowo domowy, że nie musi mieć żadnego odpływu, jeżeli chodzi o spaliny. I ten, ale tutaj chcieli, no to zrobili mi otwór w dachu, komin mam zamontowany. No i pojechałem do tej firmy, zobaczyli wszystko, 45 euro kosztowała cała ta inspekcja, dostałem dokument, naklejkę, no i wszystko. No i na tej podstawie kamper jest kamperem, no i mogłem już nim jeździć jako dostawczak z instalacją tą gazową. Tylko że zdecydowałem się go przerejestrować na kampera, bo mi wszyscy mówili, że no korzystnie wyjdę, jeżeli chodzi o opłaty, no i rzeczywiście, no słuchajcie, można powiedzieć, że jeden kwartał mam gratisowo, nie? Bo teraz płacę miesięcznie, ale tak płaciłem kwartalnie 250 euro. Kwartalnie płaciłem. A teraz już płacę miesięcznie 51 euro ubezpieczenia. No to są korzyści. No. Także pozdrawiam i mam nadzieję, że wreszcie rozwiane są te wszystkie wątpliwości. Jak ktoś będzie zainteresowany, to ja potem pod moim filmem popiszę adresy, numery telefonów do ludzi, którzy się tym zajmują. No i ten, głównie to opowiadam tym, którzy są zainteresowani w Niemczech, bo w Polsce są inne przepisy i w Niemczech są inne przepisy. W Niemczech jest taki plus, że można samemu robić, nie trzeba jechać do firmy, można robić wszystko samemu, tylko potem trzeba jechać do firmy, żeby zrobiła próbę szczelności, zobaczyła co i jak, nie? A w Polsce no, jest potrzebny taki dokument z jakiejś firmy, która ma te uprawnienia do przeróbek. Tak to wygląda. No, to wszystkiego dobrego, do usłyszenia!